Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii, a dzisiaj z nami jakoś się tak zdarzyło, że jest Klars, który aktualnie poluje na podziemnego kurczaka. Cześć wszystkim. Tak, wiesz co, jak na to patrzę w tej chwili, to mi się nasuwa na myśl, że to są jakieś ruchome piaski. No. I ruchomy. To wszystko jest ruchome. Ogólnie ja to zauważyłem już wcześniej, bo kiedyś mnie gonił creeper, co mu tylko głowa z ziemi wystawała. Nie było to zbyt przyjemne, bo mi znikał co chwilę, nie wiedziałem gdzie jest. Ale w ostatniej chwili wylazł i dostał tą piłą mechaniczną po głowie. Na szczęście. Ja i tak wybuch. To mówisz, że zaczynasz pozbywać się panoszących się wszędzie kurczaków, tak? Tak. Planuję zrobić fabrykę kurczaków, taką malutką, prostą. Tylko jak ten drań pójdzie do kurnika tam dalej. No, idź, idź. Myślę, że w ten sposób to może chwilę potrwać. No patrz, jaka wredna małpa. Może go po prostu upieczemy. Szkoda, Nie, że nie czekaj, mam żadnych zaklęć. odejdź od niego i teraz przejdziemy z nowym sianem. Czyli im się nudzi. Ty mówisz, gdzie jest kurnik? Dobra. No, tak z okolicy zebrałem. No i zobacz, i zobaczyła, gdzie ją ciągniesz i zniosła jajo. Jestem 15 minut na serwerze i już mam 2 staki jajek. Ja ostatnio z przerażeniem zobaczyłem, że moje kwary, bo już odpaliłem sortownik, także filtruję i w ogóle. I nawet już mam skrzynki, większość rzeczy tam do nich trafia. I też z przerażeniem zobaczyłem, że mam pół diamentowej skrzyni jaj. Nie wiem, skąd one się biorą w tamtym innym wymiarze, ale robią to masowo. No, to jest jakaś dziwna plaga. Nie wiem, co wyście robili z jajkami. No, to ja tutaj nieopatrznie rzuciłem kilkoma, stwierdziłem, że będę zakładał fermę kurcząt na dachu w poprzednim odcinku i się trochę wymknęło to spod kontroli. Nie przewidziałeś dziury w dachu? No nie. Znaczy ogólnie one się bagują w tym ogrodzeniu i wyłażą na zewnątrz. A ty w ogóle widziałeś mój inny wymiar? Nie, jeszcze nie. Tam jest w bibliotece, również tutaj na ciebie czeka losowanie wełny i częstotliwości. No to potem, już u siebie. A ja tu w międzyczasie muszę dokończyć tą całą farmę drzew. Bo ogólnie tak, widziałeś co tam się działo na dole? Jaką zrobiłem rewolucję? Też pewnie nie, bo dawno ci nie było. Znaczy, coś tam oglądałem tego, co tworzyłeś, tak co trzeci odcinek. Ale tak to generalnie oprowadź. Ogólnie tak, pojawił się nowe 2 bojlery się pojawiły. W tej chwili jeszcze ich nie odpaliłem, zrobię to rytualnie w tym odcinku również. Jeden będzie na węgiel drzewny, drugi na biopaliwo. I tak, wszystkie te przyrządy, urządzenia, które tu były, stąd wywaliłem, bo robiłem porządek. One są w tej skrzynce, jakbyś ich szukał, albo w tej skrzynce. I zrobiłem myk taki, że teraz tu jest automatyczna przypalarka węgla na węgiel węgla. Drewna na węgiel drzewny. Tu jest woda. Po co ta woda? Do zasilania fermenterów i napełniacza. Ja taki zrobiłem bufor. Coś tam Dark mi wspominał, że jakąś fabrykę zrobił czegoś. Diamentów, generator. Tam stoi pod ścianą. Nawet działa, tylko że z węglem krucho. Jeden diament na stak węgla? Tak, no niestety tak to wychodzi. Na szczęście mamy juju materię i kamienie filozoficzne, więc diamentów nam nie brakuje, aczkolwiek odnotowałem już pewien niedostatek złota. Nie wiem, czy to tak mało się go generuje, czy po prostu tak szybko wychodzi, ale no. Tak jest. Ale z drewnem nie jest krucho. No, z drewnem nie.
jak zawsze będziemy, zawsze będziemy mieli duży zapas, co najmniej dwie diamentowe skrzynie. Chyba że zacznie jakoś szybciej wychodzić. To okej, okay, to ja zrobię w międzyczasie taki myk. Aha, zaczyna się. Ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę, że nadużywam słowa myk, więc muszę zacząć ograniczać. Wezmę jeden provider logistic pipe, a to dlatego, że jestem strasznie oszczędny, i podłączę go do tej skrzyni diamentowej od góry, bo w dalszym ciągu chcę, aby te dwa systemy logistyczne były od siebie oddzielone, a dlaczego to zaraz wam pokażę. No i oczywiście dobra, provide all, czyli ta rura będzie dostarczała węgla drzewnego z tej oto tutaj skrzynki. A po co tak? Czy ta rura idzie od drzew, o ta, o to, 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 to? Tak. Co? Właśnie jajko przyjechało. Aha, a no, to właśnie jeszcze zapomniałem powiedzieć, bo usprawniłem trochę system takiego nadmiaru, że jak już się sadzonki i drewno nie mieszczą, to tu jest skrzynka, z której jest pompowane wszystko do voida, więc uważaj, co wrzucasz do tych wanien. Wiem, dużo ryzykuję w momencie zgonu na przykład, albo czegoś, ale no wolę tak, niż musisz tu przychodzić co parę minut i to opróżniać. I co się dzieje z moim FPS-em? Kurczę, co jest? Dobra, nie wiem, co się dzieje, kurczę, z tymi klatkami w tej chwili. Jestem prawie pewien, że to wina nowej wersji Actiona, bo od kiedy nagrałem poprzedni odcinek, poszły 3 update'y. I teraz się dziwne rzeczy dzieją. Action mi pokazuje 50 FPS-ów, Minecraft mi pokazuje 15 FPS-ów. No, po prostu poezja. Tak. Mam nadzieję, że nie będzie tego zbytnio widać na nagraniu. Jak tam twoja zagroda dla kurczot? Ostatni kurczak się skusił. Ha. Dobra, to teraz tak, tą rurę już wstawiłem, więc pozostaje mi jeszcze tylko tak, rytualnie odpalić boiler na węgiel drzewny i oczywiście gdzieś mi wcięło rurę kamienną, której chciałem do tego celu użyć, ale mam tutaj drugą. Dobra. I tyrem. I teraz to jakoś będzie działać. Węgiel drzewny już leci. Boiler się rozbuja. Ponadto odpalimy również drugi boiler, który będzie trzeci właściwie już, jakby to policzyć, opalany paliwem ciekłym, czyli na biopaliwem. Wszystko się napełnia. FPS-y znowu zaczęły mi leżeć i kwiczeć. No i na razie nie jestem w stanie nic na to poradzić. No i co? I myślę, że teraz mogę się zająć już tym, co się chciałem zajmować dzisiaj, czyli odpaleniem tego wszystkiego, co tam znajduje się na górze, czyli doprowadzenia mocy do żółwi, do skrzynek, no wszystkich zapasów tam na górę. I chcę do tego użyć rur teleportacyjnych. Będą to rury sztuk dwie. Dodatkowo będę miał supplier logistic pipe 4. Tak. I dodatkowo gdzieś tu miałem logistic chassis mark 1. Zgadza się. I będę potrzebował dwóch sztuk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ekstraktor modułów. Z tego co pamiętam, nie pamiętam, jak się je robiło. Czyli będzie potrzeba. Tak, będę musiał podejść je skraftować, po prostu nic na to nie poradzę. I użyję do tego mark dwójek, jak zwykle. I jeśli dobrze pamiętam, robiło, najpierw potrzebujemy blank module z papieru redstone'a i złotego ingota. Dobra, mamy już dwa. I teraz tylko jakie ekstraktor, provider, nie. Ekstraktor. Ekstraktor Mark 2 ze złotego chipseta, czyli pewnie robimy to z żelaznego, jak znam życie. I tu mam żelazne. I myślę, że jak już z tym wszystkim skończę, to będziemy mogli odpalić i zapomnieć o tym całym mechanizmie produkującym nam energię, przynajmniej do momentu, kiedy ekstraktor, zgadza się? Do momentu, kiedy wymyślę, w jaki sposób zrobić, żeby się automatycznie odnawiały turbiny w generatorach buildcraftowych.
Bo jakie mamy źródła zasilania buildcraftowego w tej chwili? O, kurczę. Fuck up, fuck up, I see fuck up. To nie jest to, co chciałem zobaczyć. Houston, mamy problem. Zdecydowanie. Bo to nam, no, o ile nie uniemożliwi, to utrudni pewne czynności związane z. No nie, to tak nie zadziała. No dobra, ogólnie co chciałem zrobić? Chciałem, aby do systemu na górze były dostarczane i sadzonki, i węgiel drzewny. Niestety w tym momencie jestem w stanie zrobić to tylko z sadzonkami. No dobra, trudno. Chodźmy na górę w takim układzie. Zaczniemy od tego, co jesteśmy w stanie zrobić, czyli stanowiska dla poszczególnych żółwi. W tej chwili możemy spokojnie pociągnąć przynajmniej połowę rurek. O, nawet 3/4 bym powiedział, bo jedynymi rurkami, których nie będę w stanie tutaj w tej chwili pociągnąć, będą rury do węgla drzewnego, bo muszę kombinować sposób, w jaki mogę to zrobić, aby było bezpieczne, aby mi się nie sprzęgły ze sobą te dwa systemy, jeden odbierania surowców i drugi wysyłania ich do tutaj tego wszystkiego. I robimy tak. Za mało supplierów. No dobra. Powiedzmy, supplier logistic pipe tu. Dodatkowo jeden logistic chassis tu i tu. I już widzę, że za mało rzeczy sobie skraftowałem, bo będę tego potrzebował dwa razy tyle po prostu. Nie ma innej możliwości. Więc od razu po prostu zrobimy całą tą jedną stronę. W tej chwili możemy. Aha. Kurczę, znowu źle. Znowu nie wziąłem wszystkich rur, które mi będą potrzebne. Będę potrzebował rur kamiennych do połączenia tego wszystkiego ze sobą. I zwykłej rury logistycznej, aby to zechciało ze sobą działać na skrzyżowaniach. Bo jeśli dobrze pamiętamy, zwykłe rury, jeżeli podłączymy, no to przedmioty będą latały z lewa na prawo. Nie. Będą latały z lewa na prawo i będą wybierały losowy kierunek tego latania. A rura Coś logistyczna im to. przegapiłem? Chyba zapomniałem wcisnąć push to talk. W ogóle mam problem, bo miałem taki pomysł, że w takim razie w tej chwili musimy to zrobić na przykładzie tutaj oto tego. Mamy tutaj rurę teleportacyjną, prawda? I ją chcę ustawić na send and receive i częstotliwość tam, nie wiem, 2. Chyba nie ma żadnej rury w tej chwili na tej częstotliwości. I ona się w moim zamyśle miała łączyć z rurą na górze i miała dostarczać i węgiel, i sadzonki. Jednak problem mój polega na tym, że nie mogę tutaj. No gdzieś ty pobiegł. No tutaj. No bo ja ci właśnie próbuję wytłumaczyć, o co A, chodzi. okej. Nie mogę tej rury, która jest na górze, w żaden sposób połączyć z tą, co jest na dole. Plus nie mogę sprawić, żeby węgiel drzewny z tych dwóch diamentowych skrzynek tutaj po prawej stronie dostawał się do tej skrzyni żelaznej. Ale głupio, co? No. Zastanawiam się, czy jestem w stanie podłączyć provider logistic pipe do rury teleportacyjnej. I jaka będzie reakcja na to tego całego systemu? Nie może takie Basic przejść w logistic. inne? Znaczy, w sensie jaka reakcja? Czy to będzie działać, czy to może nie działać? Jakie są Tak, tego? czy mogę podłączyć inną rurę do rury teleportacyjnej z boku? Bo coś mi się wydaje. O, dobra, chyba mi się to nawet uda. Tak. Pojawił się tylko niewielki problem, jak ja tą rurę teraz mogę tutaj pociągnąć.
Dobra, czyli spróbujmy czegoś takiego. Provider, tak. Mógłbyś przynieść Sandstone Transport Pipe, ona będzie tam w skrzynce koło laserów. I to powinno, zadziałać. Nawet sprawnie. Wrzucił tutaj między tą rurę teleportacyjną, a na górze. O, dobra. Raz, dwa, trzy. Tak. I właściwie teraz się zastanawiam, po co ja tutaj tą rurę Provider Pipe'a dałem w tym momencie. Poproszę jeszcze jedną rurę sandstone'ową. Bo Wrzuciłem na... ci. O, mam? Super, dzięki. Bo tutaj w tym logistic chassis na dole mamy przecież Provider Module. No i jak to teraz działa? Zobaczmy, gdzie leci węgiel. Zabierz ten klocek. Dziękuję. Sorry. No dobra, dalej to nie działa tak jak chcesz, bo zobacz, co węgiel drzewny robi. On sobie po prostu przelatuje przez tą rurę na wylot. Dobre. No nie wiem, czy takie dobre, bo to jest niepożądane zjawisko. Bo węgiel drzewny robi kółka. Powiem ci, ta kura tam w tych jeziorach nad nami nie daje za wygraną. Za jakiś czas cały czas jajko przylatuje. Zaraz pójdę ją odstrzelę. Czyli w tej chwili to właściwie, no nie pozostaje mi nic innego, tylko na razie tymczasowo zrobić, aj kurczę, głupie rury. Zrobić tak, jak planowałem na początku, czyli na razie robimy send only, send and receive. A z tym węglem będę musiał po prostu wykombinować coś innego. Może. No zdecydowanie, coś innego będę musiał wykombinować. Może to nie będzie tutaj takie ładne i mieściło się na ścianie, ale muszę sprawić, żeby ten system działał. W najgorszym wypadku będziemy po prostu opalali żółwie przy pomocy drewna, bo one chyba też akceptują drewno jako paliwo, prawda? Już nie pamiętam, używam i się mało bawiłem. Musiałbym to też sprawdzić w tej chwili. Dobra, Dziękuję, mamy żółwie. ekstraktory. No, mamy ekstraktory, mamy toto. Więc możemy zrobić teraz takie coś. Wziąłem Basic Logistics i wziąłem tą rurę. O, co jest? Kura ma totalny chillout. Tą Ale rurę zajrzyj, podłączamy tu. tu jest obok. Gdzie? Tu, z tej strony wleź tam na coś i zobacz ją. Znalazła miejscówę. Jesteś okropny. Szkoda piórka. Mogło się przydać. Dobra, kontynuujemy. Basic logistika. Fucking shit, Podłączamy. momentu tempo do tego. Druga wpadła. Co się dzieje, panie i panowie? Dobra, chyba włączymy tryb oszczędzania rurek. Czyli mamy tak. Tutaj, ups, nie tak. Tutaj odpalamy również rurę logistyczną. Tutaj nawet dwie rury logistyczne pójdą. O. No dobra, straszny młyn, jak mi się tutaj zrobi. Same problemy z tym dzisiejszym odcinkiem. I z FPS-ami, i z kurami, i z tym moim systemem logistycznym. O rany. Za co? Du-du-du-dum. Jakby te rury połączyć, żeby to miało więcej sensu? Dobra, połączyłem je w ten sposób. To nie ma większego sensu, ale przynajmniej już w tej chwili przedmioty nie będą krążyły w kółko. Mam nadzieję. Dobra, teraz podłączamy Phased Logistic Pipe. I znowu nie pamiętam, jak ustawiłem tamtą, ale na pewno było 3. 3 oraz Send and Receive. I tak, rury logistyczne. Dziękuję za podpowiedź w sprawie tego. Faktycznie przesyłają zasilanie w momencie tylko, kiedy jest send and receive. Plus będziemy w stanie zaopatrywać wszystkie skrzynki, choć no tutaj, większą ilość sadzonek na początek. Czyli powiedzmy dwa staki.
Aż. To jeśli chodzi o sadzonki. Mam pytanie, czy u ciebie też Tak. się zbagował wokół mnie taki orb? Jeden? Tak. Ten exp No, wszedł na orbitę orb twojej głowy. dwójki. Zdobyłeś przyjaciela. Fajne. Jeszcze dwa byś sobie skołował i dostałbyś ksywkę Pan Atom. Jestem wodór. Yo. Dobra, tutaj też możemy ustawić sobie dwie sadzonki. Partial request jest. Podobnie zrobimy z węglem drzewnym, jak mi się uda otworzyć skrzynkę, bo cały czas odruchowo klikam sobie na to, obracając ją. I teraz partial request jest, dwa razy węgiel drzewny. Identycznie zrobimy z drugiej strony i na kolejnym stanowisku z żółwiami, ale to dopiero w momencie, kiedy ogarnę, w jaki sposób mogę przesyłać do tego systemu węgiel drzewny, nie powodując sprzężenia go z tamtą oddzielną linią do kraftowania tego węgla. Bo jeżeli to zrobię, to znowu będzie węgiel drzewny robił kółka. Bez sensu. Orbitujący eksport jest świetny po prostu. I Hit znowu odcinka. deszcz pada. Ja już nie pada. Zdążyłeś wyłączyć? Nie. No to nie wiem, o co chodzi. Ja się nie dotknąłem tym razem. Dobra. Podsumujmy teraz. Inaczej, ja teraz podsumuję, co mogę zrobić, aby naprawić ten system, i zaraz do was wrócę, jak coś wymyślę. Dobra, poddaję się. Jako że ten problem chwilowo mnie przerasta, dodatkowo jestem wkurzony z powodu FPS-ów i w ogóle jest gorąco dodatkowo, to poszedłem na łatwiznę i od dzisiaj turtle będą spalały drzewo redwoodowe. Tak, ponieważ sprawdziłem, akceptują je jako paliwo. Jest ono mniej kaloryczne, mniej wydajne niż węgiel drzewny, ale chwilowo nie mamy innego wyjścia, więc musimy to rozwiązać w taki oto sposób. Jeżeli macie pomysł, jak to mogę zrobić, tak żeby to zadziałało w sposób, jaki sobie wymyśliłem, dajcie mi znać w komentarzach pod filmikiem, jako odpowiedź wideo, bądź inaczej na kanale, albo coś w tym stylu. Możecie nawet zrobić screena i podesłać. Będę wdzięczny. I jak na razie zobaczę, jak to wychodzi, zanim odpalę drugą stronę, to poczekam, sprawdzę, jak to rozwiązanie się sprawdza. Bo straszny jest horror z tymi rurami. Zdecydowanie nie takiego układu się spodziewałem. I jeszcze gorzej, będę musiał tutaj w którymś momencie pociągnąć również sygnał redstone'owy, to przynajmniej tyle z tego, że udało mi się miejsca zachować. Klars, co to za armata w niebo? To będzie pewnie korpsika. Skąd weźmiesz orbsika takiego rozmiaru? Jeszcze nie wiem. Ale będzie pewnie korpsika. Mega. Okej. Mam najlepszego przyjaciela z małych przyjaciół. Dobra, to ja w międzyczasie zeskoczę na dół, zobaczę, jak się mają bojlery. Jeden z nich już chyba powinien dojechać do 100 stopni i zacząć produkować parę. Ten na paliwo ciekłe już ją produkuje, ten na paliwo stałe widzę również. No i jeszcze przepala on węgiel drzewny w takim tempie, że ho ho. Tak czy inaczej, myślę, że już jestem w stanie uruchomić trochę produkcji. Myślę, że zaczniemy od Minecraft Julie i EU. Ale zrobimy to tak w ten sposób, że jedną turbinę. Tak, turbina. No to żeśmy sobie turbinę odpalili. Na razie nic nie odpalimy, bo nie jest ona podłączona do systemu przesyłowego. Tak, przez moje niedopatrzenie. Zapomniałem ją podłączyć. Będę potrzebował MFI zrobić. I zrobimy to tak, że jedna turbina póki co będzie produkowała 100 EU, a druga będzie produkowała 64 Minecraft Joule. Cały czas. I jeszcze muszę, widzę, podłączyć resztę pary likwidaktami, bo też jeszcze tego nie zrobiłem. I gdzieś tutaj je miałem. O, są likwidakty. Będę musiał również gdzieś nadmiar tego węgla drzewnego zutylizować. W tej chwili widzę całe drewno, które schodzi z góry, trafia bez wątpienia prosto do prosto do Voida.
Ale coś tu jest nie do końca tak, bo. Aha! Bo nie wyrabia nasz elektryk furnej. Dlatego mamy straty na paliwie. Musimy wyłączyć tymczasowo mas fabrykatora. No i zdecydowanie również musimy podłączyć do systemu przesyłowego tamten generator. Ale nie mamy glass fiber cable'a. Muszę zrobić. Ach, same problemy. No dobra, trudno. Dzisiejszy odcinek jest i tak spod znaku porażki za porażką. I jeszcze mi się i tak za niego oberwie w komentarzach, prawdopodobnie za beznadziejny FPS. Ściny i kto wie, co tam jeszcze. Brak fabuły, bugi. To co jeszcze mogę dostać w komentarzach? Klars, podpowiedz. Za wszystko możesz dostać w komentarzach, to wiesz, to jest oddzielny Za świat. całokształt. O, dobra. A najgorsze jest to, że jeżeli nie poprawi się ta sprawa z FPS-ami, to znowu będę musiał rozważyć, czy mi się chce kręcić serię w dalszym ciągu. I to jest najgorsze. No bo kurczę, jak rany, mówię, w czwartek jeszcze miałem dobre w trakcie nagrywania. Teraz jest taka kaszana po tych update'ach z Actionem. Ciekawe, czy mogę zrobić downgrade do jakiejś wcześniejszej wersji. Dobra, w takim układzie. To już będzie wszystko na dzisiaj z tej męki i do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu Mistrzowie Minecrafta i Magii. Żegnam Was, Karibiri. I klar, Na cześć. razie.